Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 28 grudzień 2012. Za chwileczkę już ruszam do Poznania na dzisiejsze nasze świąteczno-noworoczne spotkanie zamykające stare, otwierające nowe. Ale dzisiaj kilka słów jeszcze o dobrym zespole. Takiej troszkę kontynuacji tematu wczorajszego, bo być może jak oglądałeś czy oglądałaś wczorajszy Kikowy Szlak, to możesz mieć takie troszkę momentami wątpliwości, prawda? Bo to tak czasami człowiekowi przychodzi do głowy, to dobry zespół to nie polega na tym, żeby się wzajemnie podnosić, wzajemnie wspierać, podbudowywać, prawda? I to nie znaczy, że to jest dobry zespół? Nie, to znaczy, tak. To jest, jak mówiłem wczoraj, element dobrego zespołu, ważny element oczywiście, ale żeby zespół był naprawdę dobrym zespołem, żeby można było powiedzieć, że to jest naprawdę dobry zespół, że to jest bardzo dobry zespół, że to jest znakomity zespół, to ten zespół potrzebuje robić, działać, rozwijać je, czy wspierać je wzajemnie działaniem swoim. Dobry zespół poznać po tym, jakie ma efekty na zewnątrz, po tym, co nowego osiąga, co nowego zdobywa jako całość. Dobry zespół można poznać po wzroście, jaki ma w danym okresie czasu, prawda? To są takie jakby wyznaczniki tego dobrego zespołu. To są właściwie to, po czym możemy poznać, że zespół jest naprawdę dobrym zespołem. To wszystko, co dzieje się na zewnątrz, cały wpływ na środowisko, na otoczenie, na ludzi wokół tego zespołu, to jest miara, na ile zespół jest dobry. Bo tak wczoraj mówiłem, to co się dzieje w zespole jest ogromnie ważne. Oczywiście, że będą różne sytuacje, różne problemy się zdarzają, ludzie mają różne historie życiowe, prawda? Gdzieś tam jakieś kłopoty i tak dalej. I zespół jest od tego, żeby swoją postawą się wspierać. Przede wszystkim swoją postawą się wspierać. Najważniejsze w zespole jest przez każdego członka zespołu, moim zdaniem, bycie najlepszym przykładem w tym, w czym czuję się najlepszym, w tym, w czym może się najbardziej rozwijać, w czym czuję się naprawdę znakomicie. Bycie tym super przykładem. Bo to, co napędza zespół w środku, to, co napędza dobry zespół, to właśnie wzajemny dobry przykład. To działanie, nie gadanie, prawda? To działanie, to bieżące, tu i teraz. Nie opowiadanie o tym, jak to kiedyś tam było. Oczywiście, że historie budują, historie inspirują, historie dają czaru, dają power, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co robimy tu i teraz, to działanie tu i teraz. To jest jeden z takich wyróżników dobrego zespołu. To jest coś, co odróżnia dobry zespół, bardzo dobry zespół, znakomity zespół od po prostu zespołu, prawda? Który jest, który się spotyka, który wymienia poglądy, prawda? Ale który nie ma generalnie żadnego postępu. Tyle na dzisiaj. Wierzę, że tworzymy dobry zespół, tworzymy bardzo dobry zespół. Te wszystkie lata, to wszystko, co wkładamy, dajemy od siebie w tworzenie tego zespołu, całe nasze serce, całe nasze zdolności, to wszystko, co wkładamy w to wspólne dzieło, no bo tak to trzeba nazwać, prawda? To naprawdę dużo, naprawdę bardzo dużo, ale wierzę, że przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Możliwości nasze są przeogromne. To, co do tej pory, to jest pikuś, to jest dużo, ale to jest nic w porównaniu do tego, co przed nami. Wierzę ogromnie, że tworzymy dobry, bardzo dobry, znakomity zespół, ale dopiero pokażemy, na co nas stać. Pokażemy w 2013 i w kolejnych latach. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!